Czemu ja to sobie robię? Nie wiem, nie wiem, moi drodzy, ale wiem, że ta gitara to będzie czyste zło i w życiu to nie zagra jak ja w swoim intro w życiu. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale i entuzjazm jest tu minimalnie słabszy, bo ja już się spotykałem z tymi klockami, ja wiem jakie to jest ogromne zło. Jak ja tutaj widzę, to 130 elementów. Nie wiem dlaczego w sumie to robię, bo dostałem to w prezencie od Rafała, a.k.a. Kreatywny, na moje urodziny 5 bazowego kanału. Jednakże ja z tymi klockami się spotykałem, z podobnymi klockami, ja wiem, że to jest prawdziwe zło. I pierwszy raz, naprawdę, bo pierwszy raz w historii, ja się modlę, by tu nie było tej instrukcji, by oni nas tu kłamali, by nie było w środku instrukcji, bym mógł to rzucić gdzieś tam daleko i powiedzieć, ohoho, nie ma, nie muszę tego budować. Oczywiście nie, no coś bym tam spróbował, ale moi drodzy, te klocki jest to prawdziwe zło. A dlaczego? Widzicie ten gabaryt? Widzicie ten gabaryt klocka? No właśnie, moi drodzy, ja już takie coś składałem. Doktor Star, mówi ci to coś? Jeżeli nie, to żyłeś naprawdę w pięknym świecie. Jeżeli chcesz przestać żyć w pięknym świecie, nadrób Doktor Star. W ogóle czemu taki duży worek na 5 takich małych klocków? Jest instrukcja, no niestety, moi drodzy, jest instrukcja. Oczywiście jak to chińska tradycja nakazuje, zmięta, no bo jak żeby inaczej, to jest tam po prostu kodeks, tam w ogóle przyjmują do pracy. To jest pytanie, ej, co by zrobił ziomek z instrukcją? Zmiął i wrzucił jak najbardziej zmiętą. Jesteś przyjęty! Tak przypuszczam, tak wygląda. Fajne jest to, że w tej instrukcji są klocki większe niż w realu. Ale może to i dobrze, bo będzie się przynajmniej łatwo składało. Nie no, instrukcja nie wygląda jakoś źle, ale ojej, jeju. Nie no, przynajmniej dobra, faktycznie tu muszę pochwalić, ok, bo instrukcja jest czytelna. W Doktor Star to nie, że klocki były maciupeńkie, to jeszcze reszta była maciupeńka. Natomiast czy jest mi ktoś w stanie to na logikę ludzką wytłumaczyć, czemu tu jest 99% klocków upchanych w jednym woreczku, a 5 jest rzuconych tak? Kolejna chińska logika tutaj zaskakuje, moi drodzy. Myślę, że z tą instrukcją będzie to łatwiej złożyć, niż oczekiwałem. Chociaż nie oczekiwałem, że będą się to składać w ogóle, ale... Dobra, moi drodzy, wybaczcie, ja nie będę tego montował na wizji, ponieważ złożenie 130 takich mini klocuszków naprawdę mi to zajmie sporo czasu. Zmierzę, opowiem wam oczywiście ile, natomiast nawet na speed beat to by było zbyt długie, uważam. Zmierzmy się z tym złem, kiedyś trzeba, zmierzmy się i zobaczmy jak to wypadnie. Dajcie mi minuta 8, ewentualnie 55 i już do was wracam z gitarą! No i budowanie zakończone, na plus na pewno mogę podać, że zostaje nam całkiem spora liczba klocków. Momentami wygląda to jakby, wiecie, oni tak randomowo na przykład mówili, dobra, dodajmy tu, kurczę, nie wiem, 15% więcej tych klocków niż powinno być, natomiast musicie mieć wiadomość, że jakby tych klocków jest więcej, więc jeżeli jesteście fanatykami tych klocków, no to będziecie mieli trochę zapasu. Dobrze, w sensie, że są, bo wiecie, są takie maciupeńkie, że gdyby coś mi gdzieś zginęło, miałbym problem to odnaleźć. No na litość, czasem zwykłe Lego, Kobi, mam problem odnaleźć, mieć spalinę na podłogę, szczególnie podszawka, a takie coś to już w ogóle. 35 minut zajęło mi samo budowanie i podczas tego budowania zastanawiałem się wielokrotnie, właściwie dla kogo to jest. Tak wygląda zbudowany przedmiot. No gitara. Dla kogo to jest? Bo moi drodzy, nie budowało się tego przyjemnie, wręcz przeciwnie, na przykład w instrukcji w ogóle, o tutaj akurat dobra, na strychu budowałoby mi się to znacznie lepiej, bo tu widzę, że w mega dobrym świetle lamp za kilka stów faktycznie widać te linie na przykład tutaj przerywane, aczkolwiek też tak nie do końca, najbardziej widać na aparacie, kurczę, może to z aparatem powinienem budować na takim przybliżeniu, teraz mam to 3 mm od obiektywu, wtedy bym to wygodnie widział, niemniej w zwykłym świetle dziennym, aczkolwiek w słonecznym dniu po prostu te linie nie do końca osobiście widziałem, więc budowanie samo w sobie nie było przyjemne, wręcz przeciwnie, cały proces budowniczy był dla mnie osobiście frustrujący. Brać na przykład trzeba pod uwagę, że te klocki częstokroć na przykład są budowane w ten sposób, że widzicie, niektóre są z trzema studami u góry, niektóre z dwoma i na przykład czasem budujemy w ten sposób i bardzo łatwo jest tak na przykład, że coś się przekrzywiło, to tu od spodu, jak widzicie, tak wygląda, więc na przykład bardzo łatwo, żeby nam to jeździło. W związku z tym jakby też nie dziwi nikogo, że no właśnie, widzicie, co się dzieje z tą konstrukcją teraz? Tak, to nie jest mój błąd, tak to jest po prostu zbudowane. Trzyma się to średnio, a i często jest powyginane w lewo, w prawo. Ogólnie konstrukcja też nie sprawia jakiegoś wrażenia mega solidnego, naprawdę niosłem to tutaj na strych, gdzie kręcę, naprawdę
tak delikatnie, jakby to była chińska porcelana sprzed 500 lat, warta nie wiadomo ile milionów, bo nie byłem pewny, czy to mi w rękach zaraz się po prostu nie rozwali. Trzyma się więc to średnio. Wyglądowo też nie powiedziałbym, nie jest zbyt fajnie. No w sensie wiecie, no jakbym na przykład, nie wiem, dokupił jakiemuś fanowi grania na gitarze jako prezent, no to sorry, ale gość, który wydaje kilkaset stów, czy tam nawet może kilka tysięcy na gitarę, gdyby dostał coś takiego na półkę jako symbol jego hobby, no ja bym się obraził, moi drodzy. Zachęcić też do grania na gitarze mnie to nie zachęciło, po prostu te klocki no nie są za dobre. Budować z nich coś innego, w sensie jakieś swoje własne konstrukcje, mikroskale, dla mnie też po prostu średnia frajda, uważam. Myślę, że nie tylko dla mnie, no po prostu nie buduje się z nich fajnie, one się przesuwają, no nie są po prostu, uważam, to do końca dobre klocki, nie wyglądają za dobrze i nie wiem, czy istnieje gdzieś na świecie jakaś, nie wiem, garstka ludzi, entuzjastów tych klocków, jeżeli znacie takich, to dajcie mi numer, chciałbym z nimi porozmawiać, serio. Po prostu ani to dobrze nie wygląda, nie wygląda to prosto, nie wygląda to estetycznie, nie ma to też odpowiedniej skali, by robiło wrażenie, a nie wyobrażam sobie na przykład też mieć takiej gitary z 1300 klocków, żeby robiła wrażenie, bo no nie, składałbym to chyba miesiąc. Nie mam jeszcze raz pojęcia, dla kogo miałyby to być klocki. Ani dobrze nie wyglądają, ani dobrze się nie trzymają do końca. Wydaje mi się, że po prostu niestety, ale ten rodzaj klocków jest jednak jakimś skokiem na kasę. Wiecie, ktoś widząc coś takiego, porównując go w głowie, nie mając pojęcia, jak to wygląda naprawdę, myśląc, że wygląda to jak Lego, ma naprawdę przed oczami wielką skalę i wiecie, mówi sobie, wow, 8 powiedzmy złotych, czy tam ileś, za kurczę taką konstrukcję ogromną z klocków, 130 klocków za 8 złotych, wow. No a tu taki jest, tak powiem, ząg. Wypada w połowie, właśnie w połowie, po otwarciu tego opakowania, nawet nie w połowie. Z drugiej strony, wiecie, jest jakby opis, ale mini blocks, tu mogli wpisać wszystko, również mogli wpisać kupa blocks i przypuszczam, że wyszłoby to samo. I nie czepiam się tu konkretnie tych klocuszków, bo po prostu, wiecie, to druga, trzecia firma z takich mikro rzeczy, którymi się spotykam i każda, no dla mnie osobiście wygląda słabo. Nie wiem, napiszcie mi, co o tym sądzicie, może ja jestem jakiś dziwny, no nie wiem. Aż się deszcz rozpadał. Słyszę, że zaczęło lać. Nawet chmurką jest smutne, jak widzą te klocki. Nie, no serio, to moim zdaniem ten rodzaj klocków to jest po prostu skok na kasę. Statyw mi się wali aż z nerwów. Skok na kasę, nie wygląda ładnie, nie buduje się przyjemnie. Nie widzę tu żadnych pozytywów absolutnie w tych klockach. Nie mówię tylko o tych konkretnej firmie, mówię tu po prostu o takim gatunku mikro klocuszków. Jeżeli znacie kogoś, kto twierdzi inaczej, dajcie mi go, serio mówię. Dzięki, że byliście, odradzam stanowczo, bo tylko się raczej podfrustrujecie, a i nic z tej zabawki nie wynika za bardzo. Dzięki, że byliście dzisiaj. Zostawcie subskrypcję, by nie przegapiać przyszłych ostrzeżeń, ale też fajnych filmów, bo dużo fajnych firm też się tu pojawia. Dzięki. Bye!